Witam wszystkich, z tej strony Sąsiad i chciałbym Was zaprosić na prezentację modyfikacji Rai Minimap do Minecrafta w wersji 1.5. Zacznijmy od tego, że Rai Minimap dodaje nam mapę świata zmniejszoną do gry. Jak sama nazwa wskazuje, minimapę. Aby otworzyć menu mapy, naciskamy klawisz M. Oczywiście jest to klawisz domyślny. Mamy tutaj bardzo dużo opcji, co po niektóre z nich Wam zaprezentuję. No więc może zacznijmy od Rai Minimap, czyli czy chcemy mieć mapę włączoną, czy nie. No to chyba logiczne. Render Type, czyli co nam ma to renderować. No i tutaj sobie wybieramy Cave Surface Biome. Następnie Dev Point, czyli jeżeli mamy tą opcję włączoną, to jeżeli się zabijemy, to na mapie będzie pokazane miejsce naszej śmierci. Jest to dobry sposób na odnajdywanie zagubionych przedmiotów i różne tego typu rzeczy. Tutaj mamy Minimap Options. Tutaj jest bardzo wiele rzeczy, które właściwie nie będą Wam potrzebne. A jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, no to już zapraszam do samodzielnego sprawdzania. Mamy tutaj również takie coś jak Update Check, czyli jeżeli wyjdzie nowa wersja, to automatycznie po wejściu do gry pojawi się nam na dole napis, żebyśmy zupdate'owali sobie tą wersję. A tutaj mamy Auto Update Check, które sprawdza nam, czy jest jakaś nowa wersja. Kolejne opcje to Exit Menu, czyli wychodzimy z menu, i Waypoints. Waypoints jest to bardzo ciekawa opcja, która sprawia, że możemy sobie zaznaczyć na przykład na naszej mapce dom. Ja tutaj dam przykładowy punkt. I teraz tak, możemy sobie wybrać kolor, przesuwając tutaj tymi wskaźnikami. I dopasować sobie możemy, jaki kolor chcemy. Klikamy OK. I mamy taki oto punkt. Ostatnią opcją, jaka tutaj jest, to Key Config. Czyli jeżeli mamy jakieś inne mody, które wymagają jakichś klawiszy, na przykład chociażby M, to możemy zmienić sobie na przykład na klawisz J. Zatwierdzić i teraz już te przyciski nie będą się ze sobą gryzły. Jeżeli chodzi o tą modyfikację, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, możecie dać łapkę w górę. Dziękuję bardzo za obejrzenie i na razie.